Cześć, cześć tu Oluś i tatuś. Siemanko. Niezłe dzianko. Słuchajcie, moi mili, druga część Super T-Racers. Tak. Tak. A w ogóle wiesz, jak w T-Racers, jak się nazywa ich miasto? Mhm. Jak? Turbo City, gdzie się ciągle ścigają. Wiemy coraz o nich więcej. Coraz więcej rzeczy wam powiemy. Dziś otworzymy kolejne 4. Mam nadzieję, że uzbieramy wszystkich 8 kierowców. Tak? Zobaczymy. Myślisz, że się uda, czy nie? Tak. O, Lucy czeka. Lucy! Przestań. Poczekajcie chwilę. Oluś, mów. Mów coś ciekawego. Pozdrawiam jeszcze Pawła Malinowskiego. O. Dlatego, że też trafił Ultra Race'a. Tak jest. Ale nie miał jeszcze kół. Nie miał jeszcze kół, trafił troszeczkę inaczej niż my. Tak. Bo my trafiliśmy... My w jednym kółku całego, a on na przykład 1-2, ludzik i ten spód. Mhm. Tutaj to środkowe. I tam jeszcze kiedyś to było. No dobrze, więc... Po kilku to było. Jemu jeszcze brakują tak, oponki. Koła. A nam się trafiło w jednym kole wszystkie części ultra rzadkiego ultra rejsa. Okej. Okay. No to co? No to jedziemy. Tak, Oluniu Ponciuniu. Tak. Chcę zacząć od tego. Chcesz zacząć od tego? Otwieramy. A w międzyczasie, jak on otwiera, to żebyście wiedzieli jak najwięcej o T-Racerach, możecie odwiedzić na YouTubie kanał Magic Box po polsku. A tam jest już pierwsza animacja, też są reklamy tych oto zabaweczek. Zaraz wam pokażemy kawałeczek, gdzie tutaj jest YouTube. Dobra. Poczekajcie, coś mi... Co, kochanie? Ty otwórz tą folikę. Ja otworzę folikę, dobra. A w międzyczasie on będzie wyciągał, a ja wam włączę, bo już ma. Jesteśmy na Magic Box Polska. Tutaj jest właśnie ta animacja, ale są oprócz animacji, znaczek ich wygląda tak, oprócz animacji są też reklamy. Włączę wam kawałek, poczekaj, dobra, a ja tu pokażę, zobaczcie. Jak się macie, racers? Jak się macie, kierowca numer 4 i jestem tygrysem szablozębnym. Mamy go! Tylko nie mamy całego pojazdu. Ale oni śmigają. Też nie ma całego pojazdu. Też nie ma całego pojazdu? Ale ma ten przód lodowy. Lodo, lodzio, miodzio. Okej, okay. Zajrzyjcie jak chcecie obejrzeć cały, bo jest bardzo ciekawy. Prawda? Bo Oluś widział, ja też widziałem. I poślizgi. Bo się okazuje, że te auta mają swoje moce. Na przykład ten lodowy potrafi zamrozić asfalt, tak. Że się inne ślizgają, a inny potrafi stopić pod zespoły. I nawet ten może zamrozić całego przeciwnika. Przeciwnika nawet. O, widzicie, ja cię alegacie. A w ogóle dzisiaj, jak już złożymy wszystkie, to zrobimy mały wyścig przed pokojem. To się otwiera od trzech. A, przepraszam. Tu otwieraj. Zrobimy mały wyścig w naszym przedpokoju. Zobaczymy, czy naprawdę Ultra Raid jest najszybszy z najszybszych. Prawda, Oluniu? Tak. A gdzie tu jest reklama? Pamiętaj o wyrzucie. O, nie mieliśmy, dobra. Właśnie jestem ciekaw, czy trafimy powtórę, czy uda nam się bez żadnej powtóry. Rakieta. Która się zwie. Orbit Force. A ty miałeś wyrzucać papierki. Tak. Która? A czy to jest od tego? Znaczy albo od tego, albo od tego. No zaraz zobaczymy. To zmontuj, bo potem jeszcze pomontujemy, bo wszystkie te pojazdy można mieszać w przodu i tył. Pirata. Pirat. O właśnie, fajnie było pirata. Ale w tym nie trafimy, bo jaki jest spód, to ten jest ludzi. A no tak przynajmniej wywnioskowaliśmy po ostatnim razie, tak, kochanie? A, żebyście wiedzieli, jak też rozpoznać, co jest do czego, każdy tutaj pod spodem ma swoje znaczki. I masz rację, to jest do tego lodowego, bo ma... A nie, to nie ma takiego samego znaczka. Myślałem, że ma taki sam znaczek. Zobaczcie, jest tu... I tutaj też to nie ma takiego samego znaczka.
innego. Czyżby każda część miała sobie oddzielny inny znaczek? Tu jest tam, tatuś, zobaczcie. Otworzyłem i zobacz. I co? Spód, którego nawet Paweł Malinowski nie miał. O, Paweł Malinowski tego nie miał, spod, nie spód, tylko tył. Tak jest? Czyli rura wydechowa, zderzak i tutaj rozpędzający wiatrak. A od kogo to? Od stu? Super sonar. A gdzie on jest? Ten super sonar. Super sonar. O, jest... już wiem, jaka będzie figurka chyba. Ta tak? Chyba będzie. A, no tak, no bo tutaj jest, on jest pokazany, ten ludzik. No to super, rozkodło, to składawaj. Ja już złożę tu, dobra. Te trzy, a potem pozamieniamy. Pożądalu mój serdelu. Koła takie, których nie mieliśmy. Koła takie, których nie mieliśmy. Takie czerwoniutkie. I tak miałem rację. Czyli tak jest, jeżeli jest ten środek, to taka jest postać do niego. Lunartik. Lunartik. On ma sonar na hełmie i coś pewnie z dźwiękami. Pewnie potrafi zagłuszyć wszystkich, tak? Paweł Malinowski powiedział, że to też się może przydać jako skrytka. No może się skrytka. Nie wyrzucamy. Tylko te papierki. Te papierki. Ale robimy reklamy Pawłowi Malinowskiemu. W ogóle dziękujemy. Wyrzuciłam koła trzy. Nie wyrzuciłeś, tu są koła. A. Zobaczcie, jest taki. A wszystko to dzięki Magic Books, które naprawdę robi czaderskie zabawki. Zadajecie nam pytania, czy bardziej nam się podobają Pinksy, Zinksy czy T-Racers. Jedno, drugie i trzecie jest czaderskie. Tu jest o tyle fajnie, że są jeszcze pojazdy, które można cały czas zmieniać, prawda? Jak nam się znudzi. To koło. Dobra, to ja otworzę to koło. Poczekaj, ulubiony panczuniu. O, nie mogę otworzyć. Dobra, już otworzone, proszę bardzo. To ja już foliki pościągam, żeby nie tracić czasu. Dobra, Olonio Ponczuniu. No dobra, to otwieraj. Ale to, kochanie, wyrzucamy, żeby było widać co i jak. Tutaj porozsuwamy. Czyli dzisiaj w tym odcinku trafiliśmy. O, tego. Zaraz pomontujemy. I co tam masz, Olonio? Ale fajny. Wygląda jak. O, to jest od tego. Hełm rycerski, no bo od to jest taki hełm rycerski. To jest chyba od niego. Tak jest. Race board. Może tak być, że to jest od niego. A tutaj w tył jest taki z łańcuchami. To Malinowski też taki, wiesz? No to Malinowski też. No zobaczcie, mamy przód taki. Dawaj, otwieraj dalej. Ciekawe, jaka będzie figurka. Zobaczymy. Wszystko po kolei. Zaraz wszystkiego się dowiemy. Ale na razie wychodzi na to, że taki pakiet z wszystkich autek jest fajny, bo nie ma powtórek. Jest taki niebieski. Trzynastka. Czyli Shazoom. Shazoom. To jest Magik. Magik. A nie, wcale, że wróżczka. Wróżczka? Wróżka, a nie wróżczka. Wróżczka. To ja tu już zmontuję, tak, Oluniu? Okej, okay, to zmontuj trzeci. Numer 13. A ten ma numer 11. Bo pojazdy mają tak, numer 4. O, trafiło nam się. Do tego i mamy tył, czyli mamy prawie komplecik rycerskiego pojazdu. Prawda, Oluniu? Ale sprawdź, czy to jest to samo. Nie, widzisz, na każdym jest inny, bo tutaj przy, na instrukcji tak zwanej masz różne znaczki i ty musisz, bo tu masz tak, tu masz hełm, przód to jest hełm, tutaj jest narysowana jakby zbroja, albo nie, zamek, przepraszam, to jest zamek, zresztą to wygląda jak zamek, zobaczcie. I tu jest podnoszona. Nawet patrz tu. No właśnie, nawet patrz tu, a wyciągaj koła i ludzika, kochany mój. Ale który ludzik jest do tego? Tego nie wie nikt. Wydaje mi się, że Racebot. Oscyloską, super. No tak. Jest Magic, znaczy Magic Shazoom. Prawie jak Kazoom. Abrakadabra. Jestem ciekaw, kto wygra w naszym wyścigu. Chyba powtórka kół. Nie, nie. Nie powtórka, zobaczcie. O, chciałem go puścić bez kół. A patrzcie, bez kół też się troszkę ślizga. Dawaj, proszę. Ja mam montować, dobra. Pink, pink, pink. Pink, pink, pink.
Ping. To na razie zostawiamy, ale ja odczepiam te palneczki. Dobra, ale to wezmę, tu postawimy, żeby nie zasłaniało, czyli mamy już dwa pojaździory. To kolejny. Kolejny, czyli na razie bez powtórek. Tak. Nie pamiętasz, jak to się otwiera. O właśnie, super, Rosko, odlotosko. Dobrze, zaczynamy od pierwszego. Od pierwszego, drogi kolego. I co tam będzie? Czy mam nadzieję, że kolejna nie powtórzę i będzie mieli wszystkie 8 postaci? O! Poczekaj, to jest drugi. Drugi. O! Coś zielonego. Coś zielonego? To zielone już mieliśmy. A nie, to jest przód. O, to będzie do tego pewnie. To chyba do tego. No właśnie. Dobra. Dawaj, Oluniu, Pończuniu, teraz. Dalej. Dobrze. Ja pokażę przodzik. Zobaczcie, z takimi płomieniami. I on się zwie Empik Impact. Mamy chyba całego robotycznego. Oh yes! Zobaczmy. Chyba całego. Zaraz sprawdzimy, czy... Ej, pasuje. Tutaj z przód będzie cyborg. Cyborg? Tak. Raceboard. Tak jest. Ale czemu? Oj. Kąpśnia, zobaczmy. Tak, mamy jedną pierwszą, pierwszy pojazd w całości. A, kółka. Zobaczcie. Znaczy nie pierwszy, bo pierwszy to mamy mega ultra rzadkiego całego. Ale na razie wracamy. Ten Pawłowi podobał się bardzo. Bardzo, no bo on ma fajną takie wyrzutnie, że wyszeliwuje. Complete. Shazom. Okej, Osko, super Osko. I jaka będzie postać? No ten cyborg. Racebot. Tak, Racebot. Czyli cyborg, jak go nazwałeś. Cyborg. Zobaczcie. Ma oko w innym kolorze, ale jak te cyborgi. Koła od ultra rzadkiego. No nie, mamy drugi raz. Drugie koła. Drugie koła ultra rzadkiego, ale czadzior. Możemy mu wczepić te ultra rzadkie. No wczepimy mu przecież. No dobra. No to wczekaj. Ale jaki fart. To jest ultra rzadkiego koła na dodatek. Pawle, jak ci brakują koła, napisz do nas, to ci wyślemy, nie? Tak. Żeby nie było, że jesteśmy tacy. Tylko oczywiście ty musisz nam wysłać jakieś inne, żebyśmy mieli do każdego pojazdu koła, bo zostanie nam jeden pojazd bez kół. Prawda, Luniu? Tak. Zobaczcie, taka zmieszanka wybuchowa. No tak, tutaj sobie zostawię. Dobrze, zostaw sobie. I ostatni pojazdzik. Tak, ostatni. Dobra. Tego nie mieliśmy. Też nie mieliśmy. Taki żółtawy. Miodzio lodzio. Wave Rage. Prawie jak rave. Taki rodzaj muzyki. Też to nazywają manieczki. Albo nazywali. Okej, Osko, super Osko. Ale Olusiu, mów coś, bo tylko sapiesz, nic nie mówisz. Widzowie, będzie pirat. Ósemka. Jest, będziemy mieli pirata, czyli będziemy mieli wszystkie ludziki. Ale nam się udało. Nie wiem, czy tak jest, napiszcie w komentarzach, czy w takim megaboksie są wszystkie zawsze postacie, co było czaderskie. Bo na przykład w Zinkach megaboksie jest sporo powtórek. I w Inksach tak samo. A tutaj nie ma żadnych powtórek. Nie, to nie, chyba nie powtórka tego. Nie, nie mamy takiego tyłu. Gdzie tu? A, ty z tyłu. Tak, tu nie jest ten. Orca Sports. Orca Sports. Dobra, ja już pomontuję. Piracik. Piracik? I mamy pirata. Oj. Oj. Zostawcie pod tym filmem. Łapeczkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Super Osko, odlotosko. Właśnie, nie powiedzieliśmy, żebyście zostawiali dużo łapek w górę, subskrypcji i dzwoneczku, żeby was informowało, że pojawił się nowy film. O, takie... czego to koło? Bo pan Malinowski trafił... Pokaż. Zobacz, to bardzo fajne. No bardzo fajne są te koła. Top Gear. Top Gear. Tak naprawdę to ja nie wiem. Od czego to są koła? Zobaczcie, mamy wszystkie postacie. Bo wszystkich jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. A mamy raz, dwa, jeden, dwa, trzy, cztery,
5 i 6 i 7. A gdzie jest 8? 8? No? Wielka 8. A tu i 8 czarodziej, czy tam jak powiedziałeś, czyli wróżka. Ma, czyli będziemy już trafiać same powtórki. Nie, no bo będą inne pojazdy. Zestawy, ale no nie będziemy pojazdów otwierać. Bo może teraz no, nam się uda zmontować. Tylko szkoda, że tu nie jest pokazane, jak, który jest do którego, bo nie mogę tego rozgryźć. Może wy nam powiecie, napiszcie w komentarzach, jak rozgryźć, który jest do którego. Pewnie trzeba wejść do nich na stronę. No, tu rozgryzłeś, no to pokaż. Patrz tu, zobaczymy, do czego to są koła. No nie ma, bo tu są też pomieszane. Okej, ale dobra, mniejsza z tym, Oluś, wymieszaj. Teraz stwórz takiego, jakbyś chciał, bo zaraz idziemy się ścigać. No to co, ja zrobię, będę połączył kolorystycznie. To najpierw włączył. Pirata ustępy. A co, pirata mi rozebrałeś? Ja robię froga. A nie mam trzeciego tyłu, znaczy trzeciego tyłu, nie mam tyłu do zielonego. I koła będą utrażackiego. Ale czadzior wygląda. Ale fajnie to wygląda. Ultra rzadki. Daj ultra rzadkiego. O, bo potrzebuję kół i mój wyścigowca. Twój kół i wyścigowca. Ultra rzadkiego daj. Ultra rzadkiego? Albo. Nie no, ultra rzadkiego to nie mieszajmy może. Zostawmy sobie. On jest jedyny w swoim rodzaju, prawda? Dobra. Dobra, to ja zrobię tak. No to ja pirata biorę. Dobra, wiesz. Ale w ultra rzadkim jeździ tylko ultra. Takie zmontowałem. I takie. I jeszcze. A pomarańczowy mam przód. Może? I tutaj. Mamy już 4. 5. I tu Oluś 6, 7 przygotowuj. A czemu zabrałeś mi koła złote? Nie! A, no dobra, ale to ja w takim razie zabieram złote z tego. No, Ultra Raid ma być cały, on jest najszybszy i nie można tracić, zabierać mu mocy. Chociaż jak chcecie, możecie umacniać. Mamy 2 zestawy superowskich oponeczek kół Ultra Raid. Okay. Będzie tak. Dobra, to ruchy kluchy, bo jeżeli mamy się ścigać, to trzeba już kończyć. Tak, Oluniu? Tak. Dobra, tego zostawiamy. Zaraz idziemy do przedpokoju. Tak. Tylko gdzie mój pirat? Nie wiem. Rozbije się przy jeździe. Przy jeździe? Rozbiłem się. A wiesz co można zrobić też, że w jednym aucie na przykład każde koło inne. Jak co ty myślisz o tym? Świetny pomysł. Świetny pomysł. Jedno będę miał ultra race. Dobra. Drugie będę miał takie mechanizmy. A to masz trzecie. Takie, a ja wezmę to. O, takie. Jeszcze będę i tak potrzebował. Ja już sobie wezmę inne. Dobra, weź sobie oponki. Ten z kościami. Ten z kościami, ok. Dobra, mamy już wszystko? Tak. Olusiu, ruchy, kluchy. Bo już jest tyle nagrania, że będziemy musieli zrobić przewijania. Czy nie przebijamy? Ale zanim pójdziemy się ścigać, słuchajcie. Ty. Nie pokazuję się palcem, pamiętajcie, przepraszam, że na was palcem pokazałem. Ale słuchajcie tam z drugiej strony. Dajcie łapkę w górę. Adam mnie zostawił. Adam. I to pewnie Adam TV. Adam TV. Ty wiemy, że nas oglądasz. Zostaw też łapkę w górę, bo my zostawiamy pod twoimi filmikami, prawda? Tak. I kolejna promocja kolejnego kanału. A już wkrótce właśnie, niedługo, pojawi się w naszym filmiku tajemnicza ręka, bo będziemy mówić o jego kanale. Tak, ale... Którym składa Lego i robi recenzję. Jest naprawdę tym mega mistrzuniem. Dobra, na razie spadamy, za chwilę się pojawiamy. Prawda, Oluniu? No to do za chwilę. Siemanko, jesteśmy z powrotem. Troszeczkę na podłodze, nietypowo, ale oblokowo. Oj. Teraz jesteśmy przygotowani do wyścigu. Wygrywa ten, który dojedzie jako pierwszy do drzwi. Tamte czarne to są drzwi. Zobaczymy, kto to będzie. Aha. Oluś obstawia, że to będzie ultra
Rzadki? Nie. Nie? Myślisz, że nie? Zobaczymy, kto to wygra. Kto zastosuje jakieś moce. Okej. Okay. Ja będę puszczał. Oluś, ile puścisz na raz? Dwa? Ja najpierw na raz puszczę. Nie najpierw, no raz. Jeden wyścig. Decydujący. No to puszczę trzy. Trzy puścisz, a ja puszczę resztę. Ja puszczę. Zobaczymy, kto wygra. Tylko, Olusiu, musisz usiąść z boku, bo wtedy, żeby było widać, widzisz, musisz puścić tak. Może chcesz z tej strony puścić, będzie ci wygodniej, prawą rączką. Nie zasłaniaj nóżką. No? Tak? To chodź z tej strony. To chodź, zmienimy, przychodzimy. Teraz ty. No, teraz ty przychodzisz. Okej. Widzisz, tak, żeby było widać, to ja puszczam resztą. Zobaczymy. Uwaga. Licz się. 3, 4 razem ze mną. Uwaga. 3, 4 Wow, ale szybko pojechały do pokoju tajemniczej ręki. Okej, Osko, super Osko. Ale został nam, nie wiem czy widzicie, na samym końcu prawie ultra rzadki. Czyli pewnie wygrał. Bo wszyscy pojechali źle, on jest najbliżej drzwi i zobaczymy. Wow, aż wypadł z radości. Super, Osko, Lotosko, chodź, Olusiu. To dziękujemy wam za oglądanko. Tak, zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Subskrybujcie kanał Magic Box po polsku. Tak jest, bardzo fajnie. To oglądajcie tam animację, dowiadujcie się nowych rzeczy. Jak się dowiecie coś fajnego, piszcie nam w komentarzach jakieś ciekawostki. I się dowiecie na przykład drugiej serii. O drugiej serii, bo to jest pierwsza seria, pewnie będzie druga. Ale to jeszcze czas, bo jeszcze będzie parę zestawów. Mam nadzieję, że też pokażemy na naszym kanale. To są naprawdę czaderskie. Możecie oglądać. Okej, to spadamy, trzymajcie się. A czym dzisiaj wyłączysz? Może moim kapciem. Kapciem? No to leć szybko, bo szkoda czasu. Poleciał. Biegnie. Okej. Uwaga. To 3, 2, 1, go. No pa.